No cześć, witam na kanale Student Nie Czarodziej i jak widać to zdjęcie, ten obrazek, ten model 3D jest nieprzypadkowy, bo znów wrócimy w kolejnym odcinku do projektowania wałka. I poprzednio było na temat tak zwanych momentów zastępczych. Odsyłam do poprzedniego wideo, zrobię tak, żeby to podlinkować później pod wideo. Przypominam, że taki mniej więcej wykres nam wyszedł. Ja tu może jeszcze zaznaczę te punkty. Tu jest A. Tu jest miejsce, gdzie jest lewe koło. Tu jest miejsce, gdzie jest prawe koło zębate. I tu jest punkt D, koniec wałka, czyli łożysko prawe. Ja tu się oczywiście nie bawiłem w jakąś super plastyczną część, tylko po prostu w przybliżeniu ten wykres tak będzie wyglądać. Tu przypominam, że jest skok wynikający z tego, że jest po lewej od koła nie ma momentu skręcającego, po prawej jest, czyli moment skręcający jest pomiędzy kołami, no bo koła są po to, żeby przekazywać moment, więc między kołem a kołem jest moment. Na prawo, oczywiście, od prawego koła też momentu nie ma skręcającego, czyli moment zastępczy największy będzie pomiędzy. I również kolejny element jest taki, że tu wychodzą parabole, bo tam pokazywałem we wzorze, że jest kwadrat. Co prawda pod pierwiastkiem, ale zawsze kwadrat. No dobrze, i co teraz dalej? To napisałem nieprzypadkowo, zarys teoretyczny. I co to jest? Jeżeli mamy już moment zastępczy policzony, to teraz kolejny etap to jest, może będę numerował tak jak zawsze, wybieramy sobie materiał wałka. Jaki to będzie materiał? Wiadomo, że przeważnie to będzie stal. Prawie zawsze to będzie stal, tylko jaka stal? Na pewno nie będzie to stal niestopowa S185 na przykład, bo tego się na wałki nie stosuje. To się stosuje na gwoździe na przykład, czy na profile stalowe, czy jakieś inne elementy, które nie wymagają aż takiego dużej wytrzymałości, ale już na przykład może być stal niestopowa do ulepszania cieplnego, na przykład C55 na przykład. Może być to również stal stopowa do ulepszenia cieplnego lub nie, w zależności od tego, jaką chcemy wytrzymałość uzyskać. Może być też również stal do nawęglania, jeszcze większa wytrzymałość. Wybierzmy sobie do takiego prostego przypadku tą stal, na przykład C55 i na przykład. A, to może za chwilę będzie ten na przykład. Każdy z materiałów ma coś takiego jak granica plastyczności. I to można sobie zobaczyć w każdym katalogu materiałów, czy w dowolnym punkcie w internecie, czy w książce o tytule autora Kurmas. Wszyscy znają granica plastyczności. Ja mogę odesłać do Kurmaza. Właśnie na końcu jest taki rozdział, gdzie bardzo prosto i jasno piszę o materiałach, więc tam można sobie to sprawdzić. I dla stali C55 to ta granica plastyczności będzie. Ja to napiszę na przykład, bo dokładnie. A, ja mogę sprawdzić. Nie, teraz nie będę tracił czasu. Ale to będzie około gdzieś. RR równa się, załóżmy, około 340 megapaskali. Na przykład może być tyle. No i dobrze. I teraz kolejny punkt to dobieramy sobie współczynnik bezpieczeństwa, który jest zależny od tego, zależny jest od przeznaczenia. Bo jeżeli ten wałek służy do napędzania jakiegoś
jakiejś dźwignicy, jakiegoś dźwigu, jakiegoś żurawia, jakiejś windy, gdzie ludzie wsiadają, no to na pewno będzie wyższy. Jeżeli to jest zwykły jakiś zwykła maszyna, na przykład do, nie wiem, do pompa, czy wentylator, czy jakieś coś, co nie stwarza aż takiego zagrożenia, to może być niższy. Ale załóżmy, że współczynniki bezpieczeństwa są gdzieś w granicach od 2 do 8 w przybliżeniu. I przykładowo gdzieś około 3 się najczęściej przyjmuje. No i teraz kolejny punkt, co my z tym robimy, to są dopuszczalne naprężenia. Dopuszczalne naprężenia. Bo dopuszczalne naprężenia to nie jest granica plastyczności, tylko coś pomniejszone o właśnie ten współczynnik. Dopuszczalne naprężenia. I to na przykład będzie KG równa się granica plastyczności przez X. No i tam ileś wyjdzie. Można sobie to podstawić. Mniejsza z tym, ile to wyjdzie. No i dobrze. I teraz bardzo ważna rzecz, która występuje w wytrzymałości materiałów. Ja tu może więcej miejsca zrobię. To się nazywa nie inaczej jak warunek wytrzymałościowy. I właściwie zawsze wystąpi w przypadku projektowania czegokolwiek, zawsze wystąpi w zadaniach wytrzymałości, gdzie trzeba ustalić jakiś minimalny wymiar czegoś. Warunek wytrzymałości. No właśnie, nie można pisać i mówić jednocześnie. Warunek wytrzymałościowy. I warunek wytrzymałościowy to zawsze wygląda podobnie. I on mówi o tym, że naprężenia zginające muszą być mniejsze od dopuszczalnych. Oczywiste, by ktoś powiedział, ale to trzeba teraz po prostu rozpisać. I więc, pisząc to dokładniej, naprężenia zginające to będzie równe i moment zastępczy przez wskaźnik przekroju. Za chwilę powiem, co to jest. I oczywiście to musi być mniejsze od naprężeń dopuszczalnych. To już zostało wcześniej użyte i obliczone, czyli moment zastępczy. Bierzemy sobie oczywiście z tego oto wykresu, z tych obliczeń. A wskaźnik wytrzymałości na zginanie to jest takie coś. Wskaźnik wytrzymałości na zginanie. Wytrzymałości. Na zginanie. Dotyczy tak naprawdę konkretnego przekroju. Jak wiesz, wał jest o przekroju okrągłym. I to często się nawet pisze wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie. Tak jakby chcieć być zgodnym z literaturą albo z literą. No i jak wiesz, koło to jest koło. I koło właśnie jest przekrojem wałka. I oczywiście on ma taki przekrój. No i ten wałek ma jakąś też średnicę. Średnicę. I ten wskaźnik dla koła jest równy tylko dla koła oczywiście, bo dla innej figury będzie inaczej. Pi d do trzeciej przez 32. Ja teraz sobie wezmę i to wszystko razem złączę. Wskaźnik sobie wrzucę tu, no i mi wyjdzie jakiś
wzorek magiczny. Czyli moment zastępczy z wiadomą jest pi razy d do trzeciej przez 32, czyli 32 mogę sobie tu wrzucić do licznika. I to jest mniejsze równe kg. I teraz jaki w ogóle jest cel tego działania? No taki, żeby wyłuskać tą średnicę. Jaka to jest średnica, to jest inna sprawa. I to się nazywa średnica czynna. Średnica czynna. Dlaczego czynna? Średnica czynna. I to będzie siódmy punkt. Średnica czynna, jak weźmiesz sobie wałek, o, może pokażę. O, wałek jest okrągły. No, jest okrągły. Znaczy przekrój okrągły. No. Ale tutaj są różne takie rowki. Na przykład rowek wpustowy. Najczęściej są rowki wpustowe. I jak sobie weźmiesz, zobaczysz, byś przekroił w miejscu, gdzie jest rowek wpustowy, za chwilę możemy być lekko zdziwieni. Albo nie zdziwieni. Bo wtedy, jak przetniemy sobie na rowku wpustowym, to się stanie coś takiego. Że ten przekrój, no już nie będzie kołem. Tylko będzie czymś takim, jakby ktoś wyciął z tego koła coś takiego prostokątnego. I to właśnie jest ten cały wpust. I teraz średnica czynna to jest takie coś, co jest też kołem, bo trudno, żeby średnica nie dotyczyła koła. Tego się nie da zrobić. Ale to jest to koło, które się mieści pod tym wpustem. Czyli ma w tym samym miejscu środek, gdzie środek wałka. Bo to nawet mogę nawet walnąć osie i muszę walnąć osie. O. Czyli środek jest w tym samym punkcie. Ale średnica już nie może być taka sama, bo tutaj przeszkadza nam w tym ten rowek wpustowy. A dlaczego to się tak robi? No dlatego, że tych rowków wpustowych to może być więcej. To na przykład może być jeszcze jeden rowek wpustowy, tu jeszcze trzeci może być i czwarty może być. No, jak za dużo też nie można, bo to niezdrowo i wtedy można zrobić wielowypust. A tak się właśnie to ustawia, żeby było pod rowkiem wpustowym. I potem oczywiście to, co wyjdzie, to D małe. No właśnie, może dojdziemy do tego D małe pierw. Żeby nie wybiegać za bardzo w przyszłość. No czyli z tego sobie wyliczymy małe d, to będzie mz razy 32 kg razy d do trzeciej razy pi. Dobrze policzyłem? Chyba dobrze. A jak to sprawdzić? Za chwilę powiem śmieszną metodę. Czyli to będzie już po prostu w tym momencie punkt ósmy. Minimalna średnica czynna. Minimalna średnica czynna. Czyli po prostu D równa się pierwiastek trzeciego stopnia. W liczniku będzie 32. Moment zastępczy przez kg razy pi. I tu ci właśnie wyjdzie ta średnica czynna, o której wcześniej trąbiłem. Czyli dokładnie to. Co się potem z nią zrobi, to potem już na następnym odcinku, bo ja wszystkim naraz chcę mówić, bo temat jest złożony i często niektóre przez to mogą być pomijane, niektóre fragmenty. Ale jak sprawdzić, czy ten wzór jest dobry? Bo ja nie wiem, czy ten wzór jest dobry.
Robimy sobie rachunek jednostek, czyli moment zastępczy to jest Newton razy metr przez Pascal, bo to jest naprężenie, Newton przez metr kwadrat. Tu się uprości. No wiadomo, że mianownik mianownika, czyli to zawędruje do licznika, będzie metr do trzeciej, no i po prostu będzie jednostka długości, metr czy milimetr, zależy jak sobie podstawisz. I to właśnie będzie średnica czynna. A co to znaczy ten cały zarys teoretyczny? No wiadomo, że 32 to jest stała, że dopuszczalne naprężenia to jest stałe, pi to jest stałe i to będzie tylko zależało od momentu zastępczego. Więc wyjdzie nam taki sam, czy taki sam, to może nie aż bardzo, nie aż tak dokładnie taki sam. Wyjdzie nam wykres, który będzie bardzo podobny do wykresu momentu zastępczego. To może tak w skrócie pokażę, jak to będzie wyglądało. Takiego czegoś trzeba się spodziewać. Jakby wyszło coś innego, to są dzwonki alarmowe, że jest coś źle. I bierzemy sobie, rysujemy. Na przykład tu będzie 0 oczywiście, to jest na pewno. Tu będzie jakaś tam średnica, czyli z dwóch stron zaznaczamy. Tu będzie załóżmy mniejsza, niech będzie trochę mniejsza z tym. I pomiędzy mamy cztery punkty policzone. I pomiędzy będzie oczywiście też parabola, bo ona już tam wcześniej była, powstała, ona nie zginie. I powstanie taki wykres. Będzie przypominało coś takiego dziwnego. Jakąś taką bryłę obrotową. No bo to bryła obrotowa tak naprawdę jest. I dopiero później, na podstawie tego zarysu teoretycznego, ale to nie dzisiaj, nie teraz, jeżeli będzie zainteresowanie, wrócimy do tematu. Będziemy sobie projektować wałek, czyli na przykład tu będzie jakiś czop, tu będzie dalej jakiś czop, ale tego na razie nie rysuję, tylko mówię, co będzie w następnym odcinku. Także to już jest zarys teoretyczny policzony na podstawie tych czynnych średnic. I to właściwie tyle. I oczywiście dziękuję za subskrypcję i proszę o następne. Nigdy za wiele. Jakieś pytania to wrzucajcie w komentarzach i do następnego razu.